A więc witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Zbliżamy się już do końca z serii z V-Rising. W poprzednim odcinku udało nam się zabić tego behemota, który nam daje tą moc tutaj. My ją mamy aktywną, ona jest ważna 2 godziny. Te mikstury jeszcze są, że tak powiem, ważne, bo po prostu na ostatniej grze po prostu wyszedłem i wróciłem do tej gry, że tak powiem, i to dalej jest aktywne. Co do bossa, jakiego będziemy teraz robić, to jest boss, który jest tutaj i to jest skrzydlate straszydło. Miejmy nadzieję, że w miarę sprawnie z nim pójdzie. On jest, czekajcie, straszliwy szczyt, on jest tutaj. Jeżeli się do tego miejsca dostać, to trzeba się zamienić w wampira, więc znaczy się w tego, w nietoperza. Więc najpierw musicie zabić tego gościa, co tam sobie biega. No bo inaczej niestety, ale nic wam to się po prostu nie uda wam się tam. Kurczę, widzieliście tego boga? No niestety źle mi się klikło. Trzeba poczekać, że tam Niemiec sobie przejdzie i po prostu polecieć tam do niego na szczyt, nie? I z tego, co kojarzę jeszcze za czasów, wiecie, tych wcześniejszych, jak grałem w tę grę, to był taki myk, że on na pewno zostawia jakąś dotkę, która trwała 2 godziny, więc na tą dotkę po prostu będziemy używać 2 minuty, 2 godziny. Jakoś długo się utrzymywała, była taka dotka, ale z... Czekajcie, z chaosu, jak będziemy używać tego przypływu mocy, to macie napisane, że on roztacza to, usuwa wszystkie negatywne efekty. To jest coś, co nas interesuje. Z drugiej umiejętności będziemy używać może tego czyśćca, żeby się uleczyć. W sumie tych super umiejętności to może znowu się go uda zbugować i się sprawa sama rozwiąże. Czekajcie, bo ja chyba źle poleciałem, tak, źle poleciałem. Może się go znowu uda zbugować, sama się sprawa rozwiąże, a tak to będziemy go prawdopodobnie klepać głównie z łuku, nie? Co do potek, to oczywiście mam obie, które mi tutaj zboostują mnie trochę, no i odporność na ogień, który też myślę, że się dość powinien przydać z tego powodu, że on chyba bije z ognia, o ile się nie mylę, ale zobaczymy. Na razie sobie wylądujmy tak, żeby go nie spulować. Możemy tak zrobić? Możemy, tak. I tak on tu właśnie wygląda. To jest takie jakby kotowate takie. Oczywiście najpierw pyk, bijemy jedną potkę, pyk, drugą potkę, trzecią potkę. One wszystkie trwają nawet bym powiedział sporawo, więc możemy spróbować go po prostu dojechać. Tak, jak widzicie z tej umiejętności, co on właśnie użył, tak, jak widzimy, on rozrzuca tu takie chaos bolty, bym powiedział. Tak, i to można nawet łatwo, w sensie można, no nawet można ominąć. O właśnie, widzicie, wściekły ogień. I to się aktywuje tu wściekły ogień i on zadaje nam obrażenia. A my jak sobie zrobimy tak, to ten ogień nam schodzi. Trzeba uważać, żeby na niego nie wchodzić po prostu i tyle. I używajmy w miarę często naszych umiejętności i tyle. Tak, i następna jest umiejętność, która nam przeszkadza, a my chcemy się jej pozbyć, ale nie mogę teraz, nie wiem czemu, R. No właśnie, miałem powiedzieć, że nie działa. Tak, jak on was trafi z tego swojego latania, to wtedy zadaje wam dość sporo obrażeń, więc lepiej będzie się po prostu z nim tutaj... No R, to R nie działa, a mam aktywny, nie wiem czemu. Chyba, że po prostu powinienem używać innych umiejętności, ale nie wiem. Dobra, uleczmy się, jak możemy. Tak, tego my na razie nie chcemy. Nie jestem niczym otagowany, więc jest w miarę ok. Kurczę, nie chcę wchodzić w ten ogień, ale chyba może być ciężko. No trafmy go jeszcze, dajmy mu skół, dajmy mu z tego. Podleczmy się. Tak, on sobie lata tu na tej swojej umiejętności. On chyba nic nie przywołuje, z tego co mi wiadomo. Ale nie wiem. Tak, otagujmy się z R-ki. No R naciskam, nie działa R. Nie wiem czemu to nie działa. Czy to ma jakiś cooldown z czymś związany, czy jak? Nie mam pojęcia, trzeba będzie popatrzeć. Tak, widzicie, jak się trafi ładnie w między jego te kulki, a jego rozpęd, że tak powiem, no to się na spokojnie da się uniknąć tego wszystkiego tutaj. No gdzie on tu wyląduje? Tak, lądujesz? No to ląduj. W to nie chcecie dać się złapać, to zadaje w pizdu obrażeń.
Tak. Aha, on cały czas się stargetował na tym, na. Aha, tego my nie chcemy, w tego my chcemy uniknąć, więc się musimy od niego odsunąć. Tak, tego też się uciekamy i strzelamy w niego ten. No i tu uciekamy normalnie, żeby nas nie trafił. O, właśnie, i jedziemy go dalej. Tak, ja będę rzucał tymi kulkami znowu. No ale jak wiecie, te kulki można uniknąć. Tak. W miarę to idzie, powiem wam. Myślałem, że będzie trochę ciężej. Dobra, z tego jak po prostu odsuniecie się na odpowiednią odległość, to wam nic nie zrobi, nie? Tak. Dobra, ty tu mi nie szarżuj, gościu. Nie szarżuj mi tu, bo to ci nic nie da. Ja się tu troszeczkę podleczę. Użyjemy tego. Z tego trzeba, co wiem, trzeba będzie uciec w taki sposób, ale on się stargetuje na tym właśnie. I wtedy my jesteśmy kryci. No, niestety tutaj dostałem, ale to się podleczymy zaraz z tego i użyjemy przypływu mocy, żeby się uwolnić od tej umiejętności. Odcofamy się jak najdalej. No, niestety, ale trzeba będzie chyba wejść w ten ogień. Tak mi się coś czuje. No właśnie, nasz złapał właśnie ten ogień. Uwalniamy się od niego R-ką, ale R-ka nie działa znowu. Uleczmy się. No i dobra, i on znowu ląduje, a my go znowu lecimy. Tak, on będzie miał tu taki ROR. Tak, a my sobie go na spokojnie unikamy. Teraz widzę, że ma chyba fazę lotu taką. Chyba, że mi się. Nie wiem, czy on taką fazę lotu miał, czy. Zostawia te. Teraz będzie bardzo dużo, cała mapa będzie pokryta tymi, widzę. Ja się niestety nie mogę więcej uleczyć. Dobra, i ląduje. A jak on ląduje, to my go normalnie jedziemy dalej. Nie. Tu się nie damy złapać. Tu trzeba uciec pomiędzy tym. No, RK. Dobra, gościu, co ty tu robisz? Przecież uspokój się. Rzucę sobie to tak, wiecie, bardziej, żeby było, niż żeby coś z tego miało być. R, mówię. R. Widzę, że nie działa. A C? No, R. 92 mu zadajemy. Tak. Nie wiem, czy już bym nie użył tego. Aha, uciekamy od tego, uciekamy. Uciekamy właśnie dlatego. R. Leczymy się i znowu go pakujemy mu. Tu trzeba między to jego kulkę a to wejść. No, co ty tu robisz tu? Czy to do mnie nie doleci? R, żeby się uwolnić znowu. On zaraz będzie szarżował chyba. Albo i nie. Znowu lecimy. Powiem wam, trochę ta walka trwa, jak możecie zauważyć. Ale jak się w miarę, że tak powiem, lepiej powoli. O, tu nie wiem, co teraz będzie robił. Aha, teraz używa tego. No to my możemy go tu podejść może. Lepiej, żeby to trwało dłużej, niż żeby się w ogóle nie udało, nie? No, myślałem, że się mi nie uda uciec, ale jednak się udało. Zaraz przywołam jeszcze tego mojego gościa. Tak, my sobie go miniemy tu z boku i normalnie. No, tego nie uniknę. Ty, udało się uniknąć. Myślałem, że się nie uda. No, dawaj, padaj już. No, padaj, no. Teraz będziesz latał i będziesz przywoływał te. Będziesz strzelał po ziemi, więc trzeba uważać, na co się chodzi. Możemy się podleczyć. Tak. I na spokojnie sobie tu chodzimy. Damy mu jeszcze tu użyć i przebiegniemy tutaj na drugą stronę, tutaj. Jeszcze dobrze było, jakby widzieć, gdzie on wyląduje, żeby go od razu klepać, zanim już, wiecie, się skupi na nas, żeby nas bić. Tak. I ja teraz robimy tak. Używamy tego tutaj gościa. I ten gościu sobie z nami tu ładnie będzie zadawał obrażenia. No, dużo tych obrażeń to nie pozadawał, że tak powiem. Ej, no właśnie. R, uwolnij mnie z tego. No, R, cały czas klikam R i to nie działa, a ta jest aktywna. Dobra, z tego możemy w miarę uciec. R.
Na tym na pewno nie chcemy zostawać. Tak, tu trzeba się z tego też odsunąć, bo to trochę będzie zadawało obrażeń właśnie. Podleczmy się, użyjmy tych tu umiejętności. Tak, R, R dalej nie działa. R, klikam R. Nie wiem, czy to R nie jest po prostu połączone z tym tutaj, ale może nie, bo teraz nagle puściło. Co ty tutaj używasz takiej tu umiejętności bez mojej wiedzy i zgody? Dobra, używam R znowu, ale znowu nie działa. No, dawaj R. R, leczymy się tu i normalnie jak on do nas idzie. Jak dojdzie w ogóle. Może nie dojść. Tak. Dalej używamy R, leczymy się trochę. I on tu powinien wylądować. Tak właśnie, i tu wylądował. I jeszcze raz pyk, i gościa nie ma. I dawaj mi swoją krew. Powiem wam, dobrze to wymyśliłem. Chociaż dużo dają te potiony, że tak powiem. Bardzo dużo dają. Ale od niego jeszcze weźmiemy akurat odłamek duszy. Odłamek duszy. Czyste serce plus odłamek duszy. Mogę się zmienić w wampira? Nie mogę się zmienić. Więc ja bym się chciał dowiedzieć, jak ja stąd zejdę. A tak w sumie to co on mnie odblokował? To mnie odblokował. Lodowy wir widzę. Można to z... Ty, mogę. Patrzcie jak się to robi. Pyk. Czekaj, nie w tą stronę. Zaraz tak pójdę, że się nigdzie nie ruszymy. I pyk. Już jestem na dole. Gdzie jest portal? Tutaj. No to kawałek do portalu mamy. W sumie mogę się podleczyć? Mogę się podleczyć. Nawet dobra jest ta umiejętność. Szczerze powiedziawszy, nawet jej nie używałem za dużo wcześniej. A ona właśnie na takich dalekodystansowych dość jest taka fajna. Nawet nie zauważyłem, że miałem tylko 20 poziom tego. A jak wilka zdejmiemy? To dobra, to ja się nie dziwię, że to tak szybko poszło. No, jeszcze tu wilk. Wilk, spokój się. Spokój się, dobra. I tak samo zmieńmy sobie na to, żeby w ogóle biegać podwójnie szybciej. Jeszcze skaczmy. Dobra, puśćmy tutaj słońce, już się uspokój. Używamy, R-ka nie działa, patrzcie, klikiem nie działa, ona chyba jest z tą połączona. Teraz powinienem ją móc użyć, a dalej nie działa. Klikam cały czas R. No i dopiero teraz. Więc nie wiem, co jest napisane, coś czemu nie działa? Nie jest napisane, tylko że usuwa negatywne efekty. A nie powinno być chyba takiego opóźnienia, mi się wydaje. No ale jest, więc nie wiem. Ale w sumie, patrzcie, goście klepałem za 90 prawie. To nie jest tak źle, to w sumie jest szansa na to, że my sobie z Solariusem tutaj nieskazitelnym poradzimy. I to jest w miarę powiem, że tak powiem, bardzo, bardzo dobra tutaj szansa na to. Tylko, że mi się wydaje, że na niego potrzebujemy odporność przed słońcem, przed światłem. Ale może możemy aktywować oba odłamki. Wtedy to już w ogóle będziemy przekoksy. No. Zaraz zobaczymy, czy ten odłamek też mogę postawić i co on mi dodaje, który jest lepszy. Bo ten jest taki bardziej, bym powiedział, na zbieractwo niż na jakieś inne rzeczy. Do zamku jedziemy. Tak. I tutaj postawimy drugi odłamek. Tu jest ten pierwszy, a tu postawimy drugi. Ja sobie to kiedyś przerobię. Te zamki, żeby one jakoś ładnie wyglądały. O, i co on mi tutaj daje? Pokaż mi to. Czyli możemy mieć aktywowane oba. Zwiększa odporność na ogień i srebro 50. Moc czaru o 10 i współczynnik trafienia krytycznego czaru o 5. No to jest ok. To sobie odnowię, żeby nie było. Myśmy od razu poszli na tego Solariusa, tylko muszę zobaczyć sobie, czy mam porobione. Tak. Mam porobioną manierkę na świętość, na pewno. Tak. Do tego wchodzi nam jeszcze jedna tutaj manierka na to i do tego wchodzi nam eliksir skrawej róży, to jest leczący, tego też sobie weźmiemy, żeby mieć, i miksturę wiedźmy też sobie weźmiemy. A to jest co? Eliksir dający odporność na słońce. Lekką odporność, a jest co, daje dużą odporność?
Nie, więc sobie weźmiemy ten eliksir, też sobie weźmiemy dla pewności. To jest ostatni boss, którego chyba tu mamy na liście, więc sobie. A więc zbliżamy się powoli do tego tutaj miejsca już, żeby się z tym Solariusem, że tak powiem, uporać. To się tu wchodzi chyba do góry. Akurat jadę na koniu. Dobra, zejdę z niego. Wypiję tą miksturę odporności na święto. Na świętość. Wypiję odporność na słońce, jak się staguje. Do tego wypijemy miksturę furii, bo czemu by nie? I zostajemy tutaj tak. Miksturę krwi mamy uczonego na 84%, bo my mamy uczonego w bazie, więc po prostu sobie tego użyję. Nie wiem, jaką super umiejętność na niego użyć, więc zostawię widmowego obrońcę. Nie wiem, czy jest sens, ale zostawimy widmowego obrońcę. Chociaż może byśmy sobie na coś wymienili, bo teraz mamy, że tak powiem, wybór. To mi nie jest potrzebne, to też mi nie jest potrzebne. Ten widmowy obrońca się w miarę może przydać. Co tej nieznanej umiejętności nie mamy? Karmazynowy promień. Nie wiem, możemy go spróbować za pierwszym razem, zobaczymy, jak wyjdzie. Nie wiem, czy używać kuszy, czy tego. Poużywajmy sobie w takim razie tego. No to wjeżdżamy w goście. Czyli on tu widzę sobie takich tu umiejętności rzuca. Dobra, jak to za te wrażenia? Nawet nie wiadomo, jak tu stać, żeby się od tego odsunąć. Dobra, tu trzeba stać cały czas za nim. Tego się nie da chyba uniknąć. A nawet się udało, dziwo. Ej. Stefan. Tak, i my musimy się lekko rozchodzić w prawo, dobra. Uspokój się. No już idzie jakaś inna mechanika już. Aha, ta mechanika widzę, że już mi się nie podoba. Ale widzę, że można cię podczas niej bić, więc też nie jest źle. No. Dobra. No skacz jeszcze raz, dobra. Uleczmy się z C jak się da. I jeszcze go dajmy parę strzałów mu na łeb. Powiem wam, bardzo dużo zadajemy obrażeń. Też jestem zdziwiony, że aż tyle. Tak, i musimy lekko się rozchodzić w bok, to nas trafi tylko jedno. O ile w ogóle. Co, już masz inną mechanikę? Co ty tu teraz masz? Jakiś boski anioł widzę. Dobra, już mi się to nie podoba. Już mi się to nie podoba. I co? Dalej musimy go klepać? Czy rypiemy anioła? Bo nie wiem. Na razie chyba klepiemy go, bo dostaje obrażenia normalnie. To go może zabijemy. Ale w sumie, tak wam powiem, nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że zadają coś tam mało obrażeń. Ja mam po prostu cały czas full życia, nie wiem skąd. Leczę się z tego? Kół aż tyle? No, bardzo dużo się leczy. Dobra, gościu. Spokój się. Spokój się, bo to tak nie będzie. No, z tego nie uciekniemy, nie uciekniemy, ale nawet nie musimy. Albo musimy i to szybko, aniołkiem się odleczymy. Aha, on używa jakiejś kurcze tej. Dobra, wiecie co? Dawaj mi tu, chodź tu. Przydaj się na coś. O, nie jest za dobrze. Jeszcze anioł będzie mnie tu wnerwiał. Anioł musi zginąć chyba. Bo to tak nie może być, żebyś ty mnie tutaj denerwował. Aż ta, ten już pół życia, pewne życie ma? I on jeszcze atakuje, widzę. No. Dobra, gdzie jest ten anioł, żebym się podleczył?
I na niego ataki są niewrażliwe, jak możecie zauważyć. Tak, właśnie widzę, że są niewrażliwe na niego ataki. Ale ten anioł chociaż dostaje baty. No, zginął anioł? Tak, zginął anioł, no. I co teraz? Coś się dzieje? Opadły anioł. Nie, nie mogę mu odskoczyć, nie mogę odskoczyć. Muszę się uleczyć znowu. Znowu do mnie doskoczy. No tak, a ja tego nie mogę uniknąć. Gościu. Dobra, wypijmy jeszcze jedną potkę. Oni niech się tam biją. No. Nie wiem, czy teraz czy nie będzie tak, czy jak on nie zabije tego anioła, to czy on się nie znowu stanie zwykłym aniołem. To jest pytanie. Dobrze by było, jakby się tak jednak nie stanęło. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. C. Bijemy go z C, żeby się podleczyć. Anioł, wypierdzielę mi z drogi, bo ty zaraz mi zginiesz. Wow, viva. Dobra, spróbujmy się jeszcze tu podleczyć z umiejętności z tego, z Potiona. Jak się uda. Za dużo to się nie udało. Niestety anioł chyba zginął. Tak, tylko że my teraz jeszcze robimy tak. I on niech mi to przytankuje chociaż trochę. Czy powiem wam, no to trochę trzeba się tu postękać. No skok, skok, to widzę, doskakuje bez względu na to, gdzie on jest. Dobra, dobra, twój koniec jest teraz. O właśnie, kurczę, ale normalnie trochę z nim było walki, ale się widzę tutaj udało na spokojnie jednak. Tak, no i teraz są w stanie, to powinien być taki, wiecie, i druga część walki. Tak. I co my tu mamy? Wypij krew. Wypiłem. Odbierz. Odblokowaną recepturę wytwarzania klucz krwi. A co on daje? Tu jednej nieumiejętności. O, tu nie mieliśmy, tylko nieczystej siły. Przywołanie upadłego anioła. Mogę siadać? No tego nie mogę, no to trudno. Mam odporności, wszystko jest poaktywowane, powiem wam. Dość tak, to są dobre umiejętności. Tutaj jednak dobry gear jest i tego koniem też widzę sobie, daleko nie pojedziemy. I co? Skończyliśmy całą misję, tu widzę. W sensie to, co aktualnie mieli, że tak powiem, do zaoferowania. Udało nam się zakończyć V-Rising. Zabiliśmy wszystkich. Wszystkich zabiliśmy, łącznie z Solarusem. Dobra, wiecie co? Ja muszę zacząć szybciej tu chodzić. Dobra, dobra. Dobra, i jeszcze zrobimy tak. I się tutaj... Jeszcze jakbym tu teraz zginął, zabiłem waszego tutaj kapłana głównego, a wy byście tu się chcieli jeszcze ze mną bawić, no to by było coś nie tak. Podleczmy się. Oczywiście nie mogę. Nawet o tym nie myślę. Przecież ja się mogę podleczyć tobą, gościu. No właśnie. I tak samo mogę się podleczyć też tobą.
Ale zadaję obrażeń, tak wam w sumie powiem, to zadaję ich bardzo dużo. Dawaj mi to czyste serce, to tu leży, może mi się przydać do czegoś, podleczę się z ciebie. Dobra, padaj. Wrócimy do domu z odłamkiem duszy Solarusa. Już jesteśmy blisko. Dobra, jeszcze się podleczymy. I pyk, i pyk, i gościa nie ma. Jedziemy dalej. Co tu śmie coś? Ktoś tu właśnie chciał do mnie strzelać, czy co? Ciekawi mnie, co będzie w tym nowym aktualizacji, w sensie w tym nowym aktualizacji, gdzie będzie dalsza część, że tak powiem, historii. Tylko nie wiem, czy to będzie dalsza, czy to na przykład wcześniejsza, nie? Mi się wydaje, że powinni kontynuować to, co już tutaj zrobili, niż czekajcie, my sobie weźmiemy chaos, bo chaos przyświetrza nam tu bieganie. No i właśnie, sorry goście, ale jakoś tak, żeście stanęli mi na drodze. R-ki teraz widzicie, nie mogę użyć, tego mogę użyć. Tak, R-kę po czasie dopiero. W sumie tą R-kę też można by było spróbować na niego użyć. Dobra, zobaczmy w takim razie. Idziemy do bazy. I tak oto udało nam się zdobyć 3 fragmenty odłamków duszy. To jest ostatni fragment. Niestety go tu pewnie nie zmieszczę, ale chwilowo postawimy go sobie tutaj może, jak się uda gdzieś. A jak nie, to się go da tutaj. Tak, postawmy go tu, żebym ja zobaczył, jak on daje możliwości. I pyk. I on zwiększa odporność na słońce o 50, szybką podstawowego ataku wręcz o 5 i siłę fizyczną o 10. No i co to powoduje, że ja mogę stać na słońcu, czy nie? Czy mniej będę dostawał obrażeń? No, dawaj. No, nie wiem, czy tak dostaję mniej obrażeń, szczerze powiedziawszy. Ale możemy zobaczyć. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, jak wygląda upadły anioł, co mi się przysłali. On wygląda jak Illidan. Ile on trwa? Widzę, że długo to on nie trwa w takim razie. No, ale w takim razie udało nam się wszystkich już tutaj pokonać. Odblokowane też już mam wszystko, bo to już wcześniej próbowałem, że tak powiem, jak już wam mówiłem, to odblokowałem to wszystko już. Tu się dalej te tworzą, tego za ty nie wiem po co. Myślę, że może jeszcze jeden z odcinek zrobię taki, jak sobie ogarnę, tak wiecie, estetycznie może bazę, tu zrobimy jakąś bibliotekę, takie tam tematy. No ale poza tym to chyba już będzie koniec tej serii, bo już więcej nic jako takiego nie mamy. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć.